Optymalizacja kosztów energii cieplnej. Licznik ciepła. Licznik ciepła, ciepłomierz, jest to przyrząd pomiarowy, który przeznaczony jest do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Rejestrowane wartości wyrażane są w jednostkach miary. Urządzenie podlega kontroli organów administracyjnych w zakresie legalizacji, uwierzytelniania i zatwierdzania typu. Pomiar odbywa się poprzez obliczenie przepływu wody w ciepłociągu oraz temperatury wody zasilającej i powrotnej. Licznik ciepła. Jak działa? Każdy ciepłomierz rejestruje ilość pobranego ciepła. Pomiar odbywa się w sposób ciągły. Mierzona jest objętość gorącej wody przepływającej przez licznik oraz za pomocą dwóch czujników. Jej temperaturę w przewodach zasilających i powrotnym. Za pomocą otrzymanych trzech wartości, cyfrowy przelicznik określa ilość zużytego ciepła dla całego budynku lub pojedynczych mieszkań. Oszczędzanie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyposażenie każdego mieszkania w swój własny licznik ciepła. Sposób ten pozwoliłby na indywidualne rozliczanie zużytej energii cieplnej. Skłania to do oszczędzania, gdyż każdorazowe przekręcenie grzejnika, np. z poziomu 5 na 4, spowodowałoby obniżenie wysokości rachunków za ogrzewanie. Liczników ciepła nie należy mylić z podzielnikami, montowanymi na grzejnikach centralnego ogrzewania, które nie są urządzeniami pomiarowymi. Masz pytania? Napisz do nas, GTW i partnerzy. Doradzimy.